Wykrywacz metalu, głośnik plazmowy czy ekologiczna mini-elektrownia domowa. To tylko niektóre z projektów młodych wynalazców prezentowanych dziś w Zespole Szkół Technicznych w Suwałkach. To 10. jubileuszowa edycja międzyszkolnego konkursu Pokaż swoje umiejętności i zawód to klucz do sukcesu. W tym roku łącznie wpłynęło kilkanaście prac, głównie z Zespołu Szkół Technicznych, ale też Zespołu Szkół nr 6 w Suwałkach oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku. Wśród pomysłów uczniów nie brakowało zarówno projektów pomysłowych, atrakcyjnych, jak i innowacyjnych. Wybrać zwycięzców było naprawdę trudno, mówi Aneta Kuczyńska z Zespołu Szkół Technicznych. Głównym jakby zamierzeniem i celem była promocja szkolnictwa zawodowego uczniów, którzy na co dzień zajmują się, mają pasję związaną z techniką i chcieliśmy podkreślić to, co oni robią w domu. Z historii troszeczkę powiem konkursu. Jak prześledziłam łącznie z dzisiejszą edycją, to było ponad 100 projektów i uczestniczyło ponad 200 uczestników. Zdaniem komisji konkursowej najlepszy okazał się Dreambot Arkadiusza Burego, a miejsce na podium uzupełniła fryzarka CNC Patryka Podbielskiego oraz wykrywacz metalu Piotra Prażnowskiego. Projekt robiłem gdzieś tak mniej więcej 3 miesiące. No i jak pan widzi, projekt nazywa się Dreambot. Jest to bardzo prosta taka konstrukcja stworzona dla osób, które się interesują automatyką, robotyką, elektroniką. Może mieć zastosowanie w rysowaniu jakichś większych takich plakatów. Prace trwały nad nią około roku. Jest to fryzarka sterowana numerycznie. No, można na niej wykonywać różne grawerki, wycinać różne rzeczy z materiałów po prostu, co tam się ułoży. Konkurs pokazuje, że kształcenie zawodowe to oprócz zdobycia zawodu i ciężkiej pracy także pasja. Staramy się pokazać, jakie korzyści daje nauka w technikach i zawodówkach, czyli przede wszystkim pewną, dobrą pracę, mówi Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk. Powstają nowe firmy, nowe zakłady pracy i musimy pokazać młodzieży, że warto opanować dobry zawód, później żeby nie szukać pracy gdzieś poza granicami naszego miasta czy w ogóle kraju. No i cieszy to, że młodzi ludzie właśnie chcą interesować się techniką. Nauczyciele rozwijają pasję zainteresowania naszej młodzieży, bo to dobrze wróży na przyszłość, że będzie komu pracować w tych firmach, w tych fabrykach, które powstaną.